Cześć, witam Was serdecznie, ponownie z nawożenia pszenicy po kukurydzy. Zobaczcie, to ten pierwszy chyba kawałek, z tego co pamiętam, albo jeden z pierwszych. Rolniku, a tam ryjesz w ziemi. Wyznaczyć, ale tu będzie bubel. Tu będzie bubel. No i tu moje było proste uwrocie z orania. I tu jest ten bubel. O jeden średnik za daleko pojechałem. Będzie 1,5 metra dziura. Na początku jest dobrze, ale później jest źle. Co tam się załącza? Załączył się czy się nie załączył? Tak, później jest źle. Powiem tak, ta pszenica jest taka mała, że myślę, żeby trochę podgonić, bo jestem w czarnej dziurze. I myślę, że też silnie 2,5-2,7 bara jeszcze na taką pszenicę. Wilgoci jest tutaj więcej, aniżeli na tej działce, to bym się spodziewał, że tam będę miał ciężko z wjazdem. Pojechał jak po betonie. No nic. Dobrze, że jeszcze trochę wilgoci mamy na ten nawóz. O, tu jest 1,3 metra. Właśnie o tym mówiłem, że powinien, no nie doleje. Można byłoby się potem obrócić, na przykład na koniec. Przestawić się jednym kołem, zrobić póki ona mała, dać jej chociaż jedną dawkę i tak właśnie się zastanawiam. No, żeby coś tam się chociaż pokrzewiła. I tylko tak raz zrobić, jedną dawkę. 1,5 metra. Dać na przykład, tu już jest 2, ale to też nie jest prosto dobrze wyznaczona, bo za późno załączyłem tam właśnie z łuku i za krótki odcinek sobie wziął. Coś tam się pogoda zmieniła, trochę się to podchmurzyło, coś zaczęło delikatnie podwiewać wiatrem, ale jeszcze nie jest źle. Jeszcze nie jest źle. Zobaczymy, co dalej będzie z tego wynikało. Tu zaryła belkę, zaryła. Dobra. Skręcamy. O, i tu jest ta lepsza ścieżka do prostej. I teraz funkcje nowy A, nowy B. Załączone, załączone. Tak. Pakujemy trójkę, belkę na dół. Belkę na dół. No i jedziemy. Jedziemy. Tu gdzieś się lejek zapchał. Albo zboże się kończyło, ale nie wierzę w to, że się kończyło. Coś tu nie zagrało. No nieważne. Mówiłem Wam, że mi się źle siało. No i tak. Nie wygląda to najlepiej. Jeszcze miałem tą myszę w tym siewniku. No i niestety. Ale niestety. O, tu już ładniej sobie to znaczy. Ładniej sobie tutaj znaczy. I lecimy. Tu już ciśnienie podskoczyło. Dobra, do 3 bar. Miejmy nadzieję na mała pszenica. Mała pszenica, nie jest duża, jak widzicie, belka nisko, dlatego że zobaczcie sobie, jak te dysze pracują, one i tak się zazębiają, czyli tak można by powiedzieć, że ja chyba ciut za wysoko zawsze z nimi jeździłem, bo one i tak tutaj ładnie się zazębiają za siebie, a im wyżej, to wiadomo, ten stożek się zwiększa. Stożek się zwiększa. Teraz wyznaczymy B. No i taką decyzję podjąłem, jeśli chodzi o nawożenie. Jadę te pszenice słabsze, te późno siane. Tak gdzieś obrałem plan. Jeszcze chcę dzisiaj drugą dawkę na rzepak wytarmosić. Nie wiem, czy to się uda. No zobaczymy. Rura. Czas goni. Gdzie trzeba będzie zwolnić, to trzeba będzie zwolnić. Tu na razie można giąć. No i tu mnie trochę nosiło. Troszkę może się zwolnię. O, na 8,8. Jadę bez napędu.
troszkę do góry, tak, troszkę tam. No jak widzicie, tych resztek tam troszkę się ciąga, dlatego że to wyciągałem tą drabiną, no i tym głębokim uprawianiem. No ale to nic. Dostanie azotu, będzie trupieszało ładnie, rozkładało się. Może trupieszało to dziwna nazwa, ale rozkładało się. No ogólnie jestem i tak zadowolony, że jednak tą pszenicę wsiałem. Że nie siałem żadnych jarek ani nic. Jarki teraz są w cenie. A ja obsiałem tanią zimówką, bo wtedy jeszcze była tania. Widać jakiś tutaj ruch w polu. No i mam nadzieję właśnie, że zaczynam od tych słabszych pszenic, żeby je wspomóc, bo te bardziej pokrzywione, tak jak w wcześniejszym filmie wspominałem, to one mają bujniejszy system korzeniowy i one sobie jakoś tam może jeszcze poradzą, a te pola po kukurydzy to są takie po prostu już za chwilę lżejsze będę miał kawałki. To akurat wyjechałem sobie w ten sposób, żeby pełną beczkę nie ciągać pod górki. Gdzieś sobie biorę te kawałki, w ten sposób właśnie sobie je wydzielę. W ten sposób sobie je wydzielę, żeby właśnie tutaj przelecieć sobie w ten sposób, żeby mniej ciągać pod te górki, a mam same górki. Tam jest jeszcze po kukurydzy pszenica. Tam jest po kukurydzy pszenica. Jeszcze tu po kukurydzy pszenica. Może nie wszystkiego będę wam nagrywał, bo nie wiem, czy tyle chcecie oglądać. Tamto już kaszana posiałem na tamtym kawałku. Co ja tam zrobiłem? Tam właśnie miałem ewidentnie tą myszę. Dosyć, przepraszam, że się rozjeżdżałem, bo to znowu było w nocy. No to jeszcze miałem tą myszę po prostu w tym, na ostatnim lejku, żeby chociaż był jakiś środkowy czy jakiś, nie? Musiał być ostatni. Musiał być ostatni. Oczywiście nie może być inaczej. Żeby nie był ostatni. Tak, tutaj żeby się ładnie to zazębiało. No jak widzicie tam, nie wiem czy to jest widoczne na filmie, ale ładnie, idealnie praktycznie idzie na siewniku. Idzie na siewniku. Także można się tutaj, ten też idzie na siewniku. Nie wiem, czego to ciśnienie się tam wytwarza. Na wałku się rozłączę. No i tutaj w miarę już to jakoś posiałem. W miarę te ścieżki równe, w miarę jakichś odjazdów nie ma. Tu to była tam właśnie mgła, mi tu opadała. Ja już myślałem, że ja się zajadę tutaj przy tym sianiu. No ale jakoś tak się... Jakoś tak to wyszło, może nie wyszło idealnie. Tam 1,2, to 0,9, a tam co pokazuje? Co pokazuje mi końcówka? Końcówka mi pokazuje, że rolniku nie jest źle. Może jeszcze niżej? Jeszcze niżej? Bo widać, że się jeszcze zarzębiają fajnie. Psika podwójnie. No tak. Teraz by to było dobrze. Według mojej oceny. Syk. Nie wiem, czy tyle azotu wystarczy. Ja bym tu nie szalał żadne 100 kg, bo to było pole po burakach, gdzie buraki dały 45 ton. Później była kukurydza. Pod kukurydzy było 150 w czystym około. No teraz też by tam... Zobaczymy, co będzie tutaj się działo dalej z pogodą. Czy to będzie tam 150 litrów? No mi się daje, że nie więcej. Nie szalałbym z tym azotem, bo tutaj nie będzie 10 ton. O parametry trudno. Co roku coś innego brakuje. Co roku coś innego brakuje. Tu sobie właśnie testowałem z wodą. Nie wiem, czy wrzucałem wam ten post, czy nie wrzucałem. Te moje pomiary. No i tu wjeżdżamy, bo tu się machnąłem podczas orania i
robiłem skład. Tu dopiero jest resztek po żniwych na wierzchu. Tam taką dziura mi się wyryła, coś tam pogruborowałem, coś tam te. No ale i tak nie wyszło idealnie. 2,1 bara jeszcze sobie jest. No to pojadę sobie spokojnie na dwójce. W sumie nie, porośnie ciśnienie. Muszę jeszcze go gdzieś tam podkalibrować na tych sekcjach z tyłu, żeby trochę popuścić może mu delikatnie. 2,2. No i tutaj tak właśnie to wygląda, ta plantacja. O, szybko obleciałem, teraz muszę, chcę gdzieś dobrać jeszcze równy kawałek. No zabrakło tego poniedziałku. Dęcionik był w poniedziałek złożony i opuskiwacz zawalił w poniedziałek, a nie w cały praktycznie wtorek poszedł. No to bym dzisiaj wszystko miał już skończone. Tak mi się wydaje, żebym już kończył. No tak, jeszcze się tutaj nie zepnę się w czasie, to już o tym wiem, dlatego jeszcze na ten rzepak muszę drugą dawkę poprawić. Chciałem te właśnie pszenice słabiutkie trysnąć, załączy drugą, bo jest 50% i wyjeżdża w innym punkcie. No i dobra, nieważne gdzie on tam sobie wyjeżdża. Cyk. Ważne, że ja już tutaj skończyłem, także zwijam się, jadę na następny jakiś mały kawałek. Urwała mi się tutaj miarka, tak wspominałem w filmie, popatrzyłem na to, mówię, szału nie ma, no robię te zdjęcia i jadę dalej. Nie wiem, czy trochę przepływ oleju nie mam za mały. Ale też sobie zwolniłem te siłowniki, bo za szybko ona leciała. Teraz tak pstrykam, żeby ten RSM puknąć w belkę, żeby on sobie tam okapnął trochę mi. Okap. Mi się wydaje, że trochę za powoli podnosi. No i to właśnie jest te poziomowanie tutaj do składania. Nie jest takie... Nie jest to żaden miód. Nie jest to żaden miód, szczególnie nocą, kiedy tam właśnie tutaj przesłaniają jeszcze mi te od tej belki. Miałem to opuścić na dół, cały czas miałem i jeszcze nie opuściłem. Ale chyba w końcu to zrobię. Widzicie, nie chcę za mocno, bo potem on tu wali znowu. Jak jest za szybki. No i już, odwijamy mój sznurek. Jadę dalej. To dzięki, do usłyszenia. Cześć, witam was serdecznie ponownie. Chris tu szczelił byka z jesieni, nie zrobił sobie ścieżki i teraz by się przydało tego byka naprawić. Nam przydało się tego byka naprawić. A i B na szczęście było wyznaczone. Trójka, nie ma czasu. Tu jest posiana odmiana Reform. Tu jakoś mi się w ogóle dziwnie siało. Jakoś byłem mocno zły. No ale dobra. Coś jest. Coś się pozieleniło. Tu odmiana o niskiej mrozoodporności 2,5, ale nie widać, by jakoś tam mocno ją coś skubnęło. Gdzie największe mrozy były, to ona była wtedy w ziemi. Tam mamy pszenicę po burakach. Poletko doświadczalne tam daleko w oddali, te drzewa, tymi drzewami, no tam już jest dobrze. Dlatego właśnie, tak jak wam mówiłem, wziąłem się za robotę, te pszenice późno posiane, gdzie one tu potrzebują mieć ten azot już na jakąś regenerację, na jakieś tam pokrzewienie. Tu była ta właśnie kukurydza Power Pack. Bardzo wysoka ona była. Tu było bardzo dużo masy, no niestety nie udało się na tą masę zastosować wapna, bo były przymrozki. No to mówię, no nic innego mi nie zostało, po prostu jak posiać, no i tyle, no i mówię po żniwach.
po żniwach, też tam ładnie widzę na siewniku leci na skraju, i po żniwach po prostu wziąć i te wapno tutaj posypać. Jeszcze nie wiem, co tu będzie, czy tu wrócę rzepak, bo tu, no, zawsze ten rzepak to wracał często, bo to taki kawałek, ani pod buraki, ani pod nic. Kukurydzę sieje krótko i dlatego, no, te rzepaki tu wracały często, tak jakby się drugi rok była pszenica po tej kukurydzy, to wtedy by się wapno by się ugryzło tutaj fajnie już wtedy do rzepaku, jeszcze pH by się zmieniło, może to pH nie jest tutaj niskie, bo jednak te wapno było, ale można byłoby dać, nikt by się tutaj nie obraził. Wjazd, wałek, gaz. Trójki nie chcę sam pakować, za niskie obroty. Za niskie obroty u rolników, właśnie to jest to, żeby te czujniki były niby pole proste, ale gdzieś jeszcze te bruzda, jeszcze gdzieś to, i dlatego wolę te bruzdy mieć dalej tu wciągnięte do pola, bo wtedy mamy te uwrocie równe, a nie że się gdzieś tam, wiadomo, już delikatnie przechyla i trzeba tutaj korygować belkę. Trzeba korzystać z tej wilgoci, która jest po kukurydzie, a jest nawet dosyć fajna, bo to późno zaorane, zimno, żara przyszło, bo nic nie wietrzyło mi tutaj w tej ziemi. Zaraz tu wpadłem agrotomem, objechałem, co tam, mało obroty na trójce da radę. No, ciekawe czy dosięgnie tam. To ten rolnik nasiął, sięgnie, idealnie tutaj jest na komputerze, czyli ładnie tutaj mi dosięgło, fajnie, że nie trzeba się tutaj gryźć z tym. No, nieduży kawałek, prędkość też 8,5. No i już. I teraz jeszcze tylko wyjdę zmierzyć. No mniej więcej tu skończył. I zobaczę sobie teraz, jak on to odciął. No i jeżeli będę się z nami znowu żegnał, znowu będę się z nami za chwilę witał. Tu mu się zapchał, ciągnęło tą kukurydzę. Tu na wjazdach takie gdzieś widzę, że dziury są. Miałem obmierzyć. Tu część pszenicy w ogóle właśnie za płytko leżała sobie. Co on by tutaj zrobił? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i pół. No, czyli 50% wcześniej zamknął belkę. Tak by to wynikało. Teraz ciężko zobaczyć tam na suchym, ale tam było znowu dobrze. No ale widzicie, ona była za... Te pazury właśnie ciągnęły wszystkie te resztki i on wyciągały do góry. No i też mi to, bardzo mi się to nie podobało. No ale gdzieś później dopiero tą drabinkę właśnie podnosiłem do góry, podnosiłem. W ogóle ja ją sobie przerobię, bo właśnie tak jak po kukurydzy i po tym, no to to się wszystko tam ciąga. Po prostu muszę wziąć tak, jak miałem famarolu, tak i wtedy rzadziej to umieścić. No coś trzeba z tym wymyślić, bo no nie podoba mi się to. No to dobra, no tak wygląda pszenica siana pod koniec listopada. No i teraz jarki, to ja już nawożę, a jarki to żeby dopiero siać. Wyszłyby w kwietniu, bo jeszcze minusy. Może by się przebiła, bo to koniec lutego było to ciepło. To może, no ale co to tam, 5 dni i tak nie wyjdzie. W nocy jeszcze na mrozie. A tu już coś jest trochę zielono, już coś tam powoli oko cieszy. Pozdrawiam.